7 gmin województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w marcu 2006 roku zawiązało stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania EO Cenoma. Bierze ono udział w programie Leader Plus, unijnej inicjatywie, która ma na celu aktywizację obszarów wiejskich, rozwój i promocję regionu. Nazwa stowarzyszenia związana jest z położeniem gmin nad rzeką Wisłą, energią odnawialną oraz występowaniem na tym terenie geotermalnych wód cenomańskich. W ramach programu opracujemy koncepcję nadwiślańskiej ścieżki rowerowej, katalog obrzędów i tradycji, zabytków architektury, powstaną również analizy dotyczące gospodarczego wykorzystania energii odnawialnej na terenie 7 gmin. Osobliwością tego terenu jest przyroda. Rzeki Wisła, Raba, Uszwica i Szreniawa tworzą niepowtarzalny klimat. Są także rezerwaty, pomniki przyrody i piękne krajobrazy. Rowerzyści chętnie odwiedzają lasy Puszczy Niepołomickiej. Podróż po 7 gminach jest znakomitą lekcją historii dziedzictwa sakralnego. Kościoły w Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym i Rzezawie pochodzą z XVIII i XIX wieku. Wnętrza zdobią cenne ołtarze i malarskie dekoracje. Sakralną perłą jest jednak klasztor w Hebdowie w gminie Nowe Brzesko. Historia tego miejsca sięga XII wieku. Tutaj powstał klasztor Norbertanów. Figurka Matki Bożej przetrwała 600 lat. Zachowały się także podziemia, które w przeszłości służyły pochówkom. Pałace i dwory regionu Cenomy przywołają historię od powstania chłopskiego do II wojny światowej. Najcenniejszym zabytkiem jest dwór w Dołędze, w gminie Szczurowa. Tu tworzono oddziały powstańcze. Tu podczas II wojny światowej przebywał generał Rettinger. Dwór odwiedzali również wybitni pisarze Adam Asnyk czy Stanisław Wyspiański. Z okresu I i II wojny światowej zachowały się cmentarze wojenne w Zaborowie, Bratucicach Radziejowie i Krzeczowie. Spoczywają na nich żołnierze armii austriacko-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Region stowarzyszenia kultywuje tradycje. Można tu spotkać garncarzy, a także posłuchać zespołów śpiewaczy, kapel ludowych i orkiestry. Niektóre z nich działają od 70 lat. Nadwiślańskie klimaty sprzyjają rekreacji i wypoczynkowi. W gminie Drwinia świętojański szlak rowerowy poprowadzi nas do Puszczy Niepołomickiej i rezerwatu Czarny Staw. Ciekawostką tego zbiornika jest ciemne zabarwienie wody. Rowerowe emocje są także w Szczurowej. Wyścigi dla najmłodszych i te poważne, ogólnopolskie nie są tu rzadkością. W regionie Cenomy jest wiele miejsc hodowli koni. W miejscowości Dąbrówka w gminie Rzezawa trenowane są Araby czystej krwi, które potem ścigają się na służewcu. Przy okazji można w tym miejscu spróbować przejażdżki konno przez wodę. Jazda konno jest także możliwa w gospodarstwach agroturystycznych. W gminie Drwinia w miejscowości Świniary gospodarze proponują dodatkowo wodne szaleństwa w basenie. Turystyczną atrakcją jest Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku w gminie Rzezawa. Na terenie 80 hektarów każdy znajdzie coś dla siebie. Odrobinę adrenaliny na quadach, wodne szaleństwa lub przejażdżki rowerem. Centrum zapewnia ponad 100 miejsc noclegowych. Luksusowym miejscem z centrum konferencyjnym jest odrestaurowany pałac w Śmiłowicach w gminie Nowe Brzesko.
młodzież i dorośli mogą aktywnie spędzić czas w licznych obiektach sportowych. Kazimierski Ośrodek Sportu posiada nowoczesną halę sportową i pływalnię. W gminie Bochni w Proszówkach przy Zespole Szkół też znajdziemy wodne atrakcje. Nie brakuje kortów tenisowych i miejsc do wędkowania. Przy szkołach w Rzezawie i Koszycach funkcjonują boiska ze sztuczną nawierzchnią. Prężnie działają centra sportowe w Gawłówku i Nowym Brzesku. Są tam boiska do uprawiania gier zespołowych i lekkoatletyki. Zapraszamy w podróż po nadwiślańskim regionie Cenomy.